Reset Obywatelski. Dobry wieczór, to jest naprawdę już wieczór, dzisiaj chyba przed 17 zaczęło się robić ciemno, więc naprawdę jesteśmy już w tej potwornie mrocznej stronie roku. Dzisiaj ja prowadzę program z Hedwigą, Hedwiga, tak, pierwszą część, bo pierwsza część będzie bardzo taka spooky, jak to się mówi we Francji. Także Hedwiga będzie dzisiaj ze mną prowadziła, współprowadziła program. Hedwiga jest totalnie nieindyjska oczywiście. Ona przyjechała ze mną z Świętokrzyskiego. Jak wiecie, to jest ta część Polski, gdzie czarownice mają się naprawdę dobrze. Chociaż ostatnio przeczytałam też powieść, ale dobra. Odchodzę od tematu, a to nie jest powieść azjatycka, więc będę ją polecać gdzie indziej i w innym czasie. Słuchajcie, dzisiaj Azja Inkognita, pierwsza część będzie jeszcze w klimacie halloweenowym. Angela pisze, jak ja lubię takie historie z dreszczykiem. Mam nadzieję, że będziesz zadowolona po tej pierwszej godzinie Azja Inkognita. W drugiej już troszeczkę bardziej poważnie podejdziemy do tematu i porozmawiamy też w klimacie indyjskim. Dzisiaj w ogóle będą tylko Indie, więc chyba Noe, właściwie już pewnie nawet jeszcze go nie widzę na czacie, ale to Noe Indii nie lubi, więc Noe dzisiaj, no sorry, odcinek nie jest dla Ciebie. Więc rozkład jazdy jest taki, że najpierw porozmawiamy sobie w klimacie mocno halloweenowym o demonach, rakszasach, nagach i innych dziwnych, nadprzyrodzonych stworach w kulturze indyjskiej. A w drugiej części ja opowiem o pewnej, no cóż, w klimacie wspominkowym, o Indirze Gandhi, czyli jednej z najbardziej znanych kobiet indyjskich, też najbardziej kontrowersyjnych, nie da się ukryć. Wczoraj była 38. rocznica jej śmierci, jej zamordowania. No i kącik kulturalny oczywiście też będzie. I tym razem opowiem o filmie, poprzednio chyba była książka, no to tym razem film, który można od 2 tygodni oglądać na Netflixie, i ten film nawiązuje właśnie do wydarzeń sprzed 38 lat, do tego, co się wydarzyło w Indiach 31 października 1984 roku. Ale na początek duchy, demony i świętujemy jeszcze Halloween. Jak widzicie w planszy początkowej, dzięki Angeli, Angela objawiła moją prawdziwą naturę. Czasami te zęby, no niestety, pokazuje. Dobra, no więc przechodzimy już do tematu, dosyć tego gadania. Moim gościem jest dobrze znany stałym widzom Krzysztof Gutowski, ale z kim, jak nie z Krzyszkiem, mam rozmawiać o duchach, demonach, rakszasach, nagach. I co tam jeszcze? A, i może się zaplącza gdzieś wetala, tak a propos zębów. Także Krzysiek, zapraszam Cię tutaj do nas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I na początek zacznijmy może od tego, tak w ogóle, czy Indusi wierzą w duchy? Ojoj, to jest duża populacja, jak wszyscy doskonale wiemy. Więc pewnie różnie, tak? Natomiast porównując pewnie podejście Indusów i tutaj niezależnie od religii do wiary w jakieś, powiedzmy, inne istoty nadprzyrodzone, które w naszym otoczeniu mają się plątać, to bez wątpienia porównując ich podejście do tego, które dominuje gdzieś, powiedzmy, na Zachodzie, w Europie czy w Ameryce Północnej, to wiara w to jest dużo większa. Oczywiście jest to czasami związane z wykształceniem, bo po prostu osób dobrze wykształconych w Indiach jest stosunkowo mniej, ale też niezależnie od wykształcenia, nawet u osób bardzo dobrze wykształconych, nawet u osób wykształconych gdzieś w zakresie nauk ścisłych, taka wiara będzie się pojawiała
w mojej opinii, z moich obserwacji dużo częściej. Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że w tradycji indyjskiej takiej opozycji bardzo mocnej między rzeczywistością nadprzyrodzoną i rzeczywistością tutaj naszego świata nie ma, tak? To znaczy to nie jest taki podział, który funkcjonuje u nas jakby w świecie chrześcijańskim, postchrześcijańskim czy postoświeceniowym, tak? Tam po prostu przekonanie o tym, że różne sfery rzeczywistości się łączą i przenikają, jest dużo, dużo większe. Zatem niezależnie od religii, niezależnie od wyznania, myślę, że bardzo dużo mieszkańców Indii, znaczna większość mieszkańców Indii będzie w różnego rodzaju duchy czy istoty nadprzyrodzone, jakby pomijając kwestię, nie wiem, najwyższego bóstwa, tak, po prostu wierzyła. Tutaj tylko zajrzę do komentarzy. Darek Bielecki pisze, każda nacja ma swoje demony i to jest prawda i nacja indyjska ma ich moim zdaniem nawet całkiem, całkiem sporo i o jednym takim demonie, ale to już w ujęciu historycznym będę właśnie mówić po godzinie 20. Marek Jurkiewicz pisze, urodziny resetu i nie ma żadnej imprezy. Nic nie wiem, nic nie mówię. Nie mogę. Czyli już właściwie powiedziałam. Słuchajcie, ja tylko muszę ci powiedzieć, Krzysiek, że jeżeli chodzisz, mówisz, że to jest duża nacja, oczywiście, ale wiesz, co muszę powiedzieć w tym momencie, jeśli chodzi o wiarę Indusów w duchy. Wiesz, co muszę powiedzieć. Że zawsze jak lecę do Kalkuty w samolocie, to jestem sama i na przykład i przysiada się do mnie, albo siedzi obok mnie jakiś właśnie Bengalczyk, to zawsze jest pytanie, a nawiedzone, Boże, przecież ja mogłam dzisiaj opowiedzieć o nawiedzonych miejscach w Kalkucie, Bożku, z tym beznadziejnym przypadkiem, a słuchajcie. Powiemy. Słucham? Powiemy, może. No tak, ale zdjęć nie przygotowałam, Boże, dobra, to słuchajcie, przedłużymy sobie. Zrobisz na Andrzejki, albo za tydzień. O, zrobimy w takim razie na Andrzejki, albo zrobimy sobie taki spooky November, ok? Dobrze, więc zawsze jak siedzę w tym samolocie, to jest pytanie, czy widziała, ale w nawiedzonych miejscach to już byłaś. Ja tutaj zrobię taki, przepraszam dygresję, ale Bengalczycy kochają duchy. Po prostu mają fioła na tym punkcie. Rzeczywiście w Kalkucie jest sporo nawiedzonych miejsc. One są bardzo ciekawe, chociaż w jednym z nich już po prostu wszyscy mówią tak, o Boże, znowu o tych duchach, dobra. I nawet Rabindranath Tagore, czyli noblista z dziedziny literatury, napisał ze dwa opowiadania o duchach i najwybitniejsza reżyserka właśnie bengalska, Oporna Sen, też nakręciła film o duchach, choć rzeczywiście, jak to ona mówiła w ten sposób o sytuacji kobiet. Niemniej historia była o duchach. Paweł Kuczyński, jako urodzony rock'n'rollowiec i hippies, powinienem być za hinduizmem, ale nie jestem. Pamiętam te namioty Hare Krishna na Woodstockach. Nuda, nuda, nuda. Hare Krishna to nie hinduizm. A przynajmniej nie tylko. No, dobra. Przepraszam, że się tak rozgadałam, ale musiałam zrobić tę dygresję. No dobra, to w takim razie powiedz nam trochę o tych wszystkich mistycznych, demonicznych istotach w kulturze indyjskiej. Okej. Myślę, że musimy sobie jakby pamiętać o tym, że tutaj będziemy mieli do czynienia z jednej strony z istotami obecnymi w mitach, w narracjach różnych mitycznych, w takiej, powiedziałbym, tradycji związanej z tym, co było kiedyś, z tym, co było w czasach mitycznych, co jest związane z życiem bogów i tak dalej, oraz takie istoty, które funkcjonują blisko nas, tak? Które są gdzieś częściej zaliczane do, powiedzmy, folkloru niż mitologii. Do tej pierwszej kategorii na pewno możemy zaliczyć Asurów, którzy bardzo często są tłumaczeni po prostu właśnie jako demony, gdy się pojawia ten termin asura z sanskrycki, no to najczęściej to jest mowa o tym, że była walka bogów i demonów, bo rzeczywiście w wielu tradycjach indyjskich mamy mowę o tym, że na początku czasu gdzieś tam właśnie bogowie i asurowie ze sobą walczyli. Natomiast w tym kontekście przede wszystkim Asurowie nie są demonami w takim naszym rozumieniu, powiedzmy, judeochrześcijańskim, tylko są, powiedzmy, antybogami, tak? Są przeciwieństwem tych sił kreacyjnych, są właśnie
oznaczają to wszystko, co jest po drugiej stronie osi, tak, liczbowej. Jeżeli bogowie to będzie to, co jest dodatnie związane z kreacją, to asurowie będą właśnie na minusie, co wcale nie oznacza, że oni są jakoś szczególnie negatywnie wartościowani. Oczywiście z punktu widzenia funkcjonowania naszego świata, społeczeństwa i tak dalej, no to tak będzie, ale w takim ostatecznym rozrachunku, no oni są elementem tego świata niezbędnym i mają bardzo duże tutaj znaczenie dla procesu kreacji. Często w mitach właśnie jest mowa o tym, że ci asurowie zdobywają bardzo dużą władzę. Co ciekawe, bardzo często zdobywają ją czcząc bogów. To też nie jest jakby taka rzecz, która by nam przychodziła do głowy, tak, że jakaś istota demoniczna będzie zdobywała władzę nad światem, dlatego że bardzo intensywnie się modli i wychwala Siwę na przykład. A w tradycji indyjskiej jest to możliwe, te istoty demoniczne, ale właśnie asurowie często na przykład są braminami, często odprawiają wielkie rytuały, często czczą bogów, w ten sposób zyskując jakąś władzę, jakieś błogosławieństwa, które wykorzystują do tego, żeby potem światem rządzić. I zazwyczaj w takiej sytuacji musi nastąpić właśnie taka korekta, czyli pojawia się stąpienie, inkarnacja awatara czy awatar Boga Wisznu i no, dokonuje korekty, czyli znowu naprowadza świat na tą, powiedziałbym, dodatnią, jasną stronę rzeczywistości, jasną stronę mocy. To tyle, jeśli chodzi o te istoty mityczne, bo w tych narracjach mitycznych rzeczywiście takich istot czysto demonicznych, odpowiadających koncepcji, nie wiem, szatana czy jakiegoś takiego odwiecznego, a priori złego przeciwnika najwyższego bóstwa nie ma. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jakiś czas temu przy okazji opowiadania o święcie Onam, no właśnie mówiłam o demonie Bahubalim, który też no, w ten sposób doszedł do swojej no, takiej, można powiedzieć, potęgi właśnie przez wielbienie. Już nie pamiętam, czy on Siwy, czy nie, o Wisznu, bo on przecież jest z tradycji wisznoickiej. Dobrze, teraz tak. Tomasz no, zresztą Diwali, przepraszam, że ci przerwę. W Diwali mamy przecież też demona Narakę, którego zabił Kryszna, ale którego ostatnim życzeniem było to, żeby jego śmierć świętować, tak? Dlatego jeden dzień przed Diwali, czyli Naraka Chaturdasi, jest właśnie poświęcony zabiciu tego demonicznego, który zresztą jest asurą, a nie demonem, Naraki, który no, jak już sobie uświadomił ogrom swoich przewin, no to chciał, żeby właśnie jego śmierć była przestrogą i była świętowana. No tak, Tomasz Szendralewicz pyta, ale czy kochają te duchy tak z dystansem jak na przykład Anglicy, czy zupełnie serio? Tak z dystansem jak Anglicy, to jest dokładnie to podejście. Ja w takim razie będę o tym jeszcze mówić. U Bengalczyków, tak. Na jednym z domów, nawiedzonych domów, tak zwany Putulbari, jest nawet tablica, nie, tu nie ma żadnych duchów, bo już po prostu mają dosyć, nawet najczęściej turyści, nie tylko spoza Indii, ale także z innych rejonów świata, bo jak patrzysz sobie w internecie... To są prywatne domy, nie? Tak, tam są, znaczy to jest taki bardzo duży budynek, trochę jak taka kamienica, powiedzmy, stara bardzo kamienica, bo to z czasów kolonialnych. I właśnie tam są normalnie mieszkania i ludzie tam normalnie mieszkają, po prostu mają już dosyć. Także tak, jest to taki właśnie coś takiego z dystansem. Tutaj przepraszam bardzo. Duchy, demony, anioły to podstawa każdej wiary, pisze Darek Bielecki, po prostu nie chcemy i boimy się uznać, że śmierć jest końcem ostatecznym. Tak, ja się boję, nie ukrywam, ale też no, kiedyś ludzie przez wszystkie zjawiska nadprzyrodzone tłumaczyli sobie to, co było dla nich niezrozumiałe, czyli chociażby to co mieliśmy, z czym mieliśmy do czynienia tydzień temu. No tak, tydzień temu. Nieczęściowe zaćmienie słońca. Tak? Skjul pożaru próbował znowu nadgryźć księżyc.
Rozgadałam się, przepraszam. Ale Krzysiek, czy widzisz komentarz, czy Agata, bardzo proszę o podanie tytułu wspomnianego filmu Oporny Szen, jest poprawnie napisane nazwisko, to ktoś od nas jest. Czy Agata, ty jesteś nasza, coś czuję. Gojnar Bąksza, szkatułka z biżuterią, Gojnar Bąksza. To jest tytuł. Bardzo dobry film. Z Konkoną Szen Szarmą oczywiście. Dobrze, no to następne pytanie. Nagowie i rakszasowie. Bardzo często występujące istoty i chyba nie tak właśnie jednoznacznie złe, jak zwykło się kojarzyć. Tak, gdy mówiłem o tych asurach przed chwilą, to rzeczywiście mowa o tym najwyższym poziomie mitologii, tak? O jakichś procesach kreacyjnych, o jakby jakiejś równowadze między bogami a tymi właśnie innymi aspektami bytu. Natomiast w tradycji hinduskiej, przede wszystkim w eposach, później w tekstach mitycznych czy związanych z mitologią, czyli Puranach, bardzo często pojawiają się właśnie nagowie, rakszasowie oraz inne kategorie istot, które są problematyczne. Tak? Także może co to są tak naprawdę za byty i czym one są w tradycji i skąd być może się wzięły. Jeżeli chodzi o nagów, to są to bóstwa wężowe, tak? Albo istoty wężowe, przedstawiane jako węże, półludzie. I są to ewidentnie bóstwa, istoty nadprzyrodzone tradycji niebramińskich, które są związane z wodą, z ziemią, to są bóstwa chtoniczne, związane właśnie z jakimś takim potencjałem kreacyjnym, z płodnością. I one oczywiście zostały wchłonięte w oparciu o to, co chyba już się pojawia za każdym razem, jak mnie tutaj przywołujesz, w oparciu o proces sanskrytyzacji, tak? Czyli o to, że mamy lokalne tradycje, które są wciągane do wielkiej tradycji wyrażanej w sanskrycie, wyrażanej właśnie w myśli bramińskiej i rzeczywiście tak jest, nie? Że mamy tutaj do czynienia z lokalnymi tradycjami, z lokalnymi wężowymi bóstwami, które swoje miejsce w tych narracjach głównego nurtu hinduizmu znajdują i tam często rzeczywiście, często gęsto są mało pozytywnymi postaciami, ponieważ sprzeciwiają się braminom, sprzeciwiają się głównym bohaterom, nie wiem, porywają, kradną, przeszkadzają i tak dalej. Ale z drugiej strony, na przykład, tradycja buddyjska te istoty bardzo tutaj wykorzystywała do na przykład propagowania religii. I w tradycji buddyjskiej nagowie bardzo często są uczniami Buddy, są tak żarliwymi uczniami Buddy, że nawet ukradli jedne z jego relikwii. Co zresztą jest bardzo ciekawe, dlatego że to prawdopodobnie po prostu Ganges jeden relikwiarz porwał i było wytłumaczenie, że to nagowie odebrali te relikwie. Tak? Więc mamy nagów, bóstwa wężowe, które w eposach są negatywnie postrzegane. Podobnie jest z rakszasami, których bardzo często też tłumaczymy jako demony, ale są oni po prostu symbolem pewnej właśnie jakiejś nieokiełznanej natury, nieokiełznanych sił, innego porządku społecznego niż ten, który jest promowany przez braminów. Zarówno nagowie, jak i rakszasowie najprawdopodobniej też są takim demonizowaniem różnych grup etnicznych, które nie były aryjskie, tak? Które nie były związane z braminizmem, z hinduizmem głównego nurtu i tak dalej. I te istoty, bóstwa lokalne, albo wręcz te lokalna ludność była demonizowana, tak? Bo to z nimi walczyło się o przestrzeń. Oni przeszkadzali w kulcie bogów hinduskich czy bogów wedyjskich wcześniej. No i dlatego zaczęto tak ich tutaj traktować. Tak? Sam termin rakszasa zresztą oznacza ten, który chroni, więc trudno byłoby utrzymywać, że jest to bardzo złowroga istota. Dlatego ja rakszasów praktycznie nigdy nie tłumaczę jako demony, żeby w tej bramińskiej propagandzie nie uczestniczyć. I rzeczywiście te istoty w różnych takich retellingach, tak, nowych wersjach opowieści, lokalnych wersjach opowieści, zależnie od kasty czy regionu, potrafią być postrzegane bardzo pozytywnie. Tak, na pewno ty doskonale kojarzysz i też możesz tutaj gdzieś opowiedzieć właśnie o Ramayanach, tak, o eposach, jednym z eposów indyjskich, który w swoich lokalnych wariantach bardzo często przedstawiany jest właśnie tak, Arebu, tak, odwrócony, gdzie to
ta istota w standardowej wersji negatywna, czyli przywódca rakszasów Rawana, jest postrzegany jako ktoś pozytywny. Pamiętam jeszcze na przykład, że mamy taką wariację na temat drugiego eposu, eposu Mahabharaty, w którym jest taka bardzo negatywna postać, władca węży Takshaka, i mamy epos Niedotykalnych, tak, czy epos Dalitów z Hariany, który właśnie opowiada historię węży, gdzie głównymi bohaterami są ci nagowie, te istoty wężowe, i to oni muszą się bronić przed próbami eksterminacji ze strony Ariów, tak, czy tutaj tych grup dominujących. Także nagowie i rakszasowie, no rzeczywiście z punktu widzenia głównego nurtu, tak, są dość problematycznymi bytami, przeszkadzającymi, nie naszymi, obcymi, stanowiącymi zagrożenie, ale dla bardzo wielu mieszkańców Indii przez wieki byli to po prostu reprezentanci tych innych grup, tych grup uciśnionych. I właśnie tak jest z bardzo ciekawym wątkiem a propos Ramayany, bo faktycznie Ramayana lokalna, zwłaszcza właśnie z południa Indii, przypomnijmy tylko, że demon Ravana, który właśnie, demon, rakszas, Ravana, który jest jednym z bohaterów, oczywiście negatywnym bohaterem w tej Ramayanie głównego nurtu, jest właśnie postacią skrajnie negatywną. Tak w Ramayanie, w wersjach Ramayany z południa, bardzo często jest właśnie przedstawiany jako pozytywny, jako bardzo dobry władca królestwa Lanki i kochany przez poddanych, no i tam tytułowy książę Rama jest postacią nie do końca pozytywną. Co ciekawe, książę Rama jest oczywiście też niezbyt pozytywną postacią w Ramayanach kobiecych, no ale to temat na inny odcinek. I powstał nawet film bollywoodzki, znaczy on był w dwóch wersjach, on był w wersji językowej hindi i chyba tamilskiej. Z Abhishekiem Bachchanem i Królową Piękności Aishwarią Rai. I właśnie tam Ravan, tak, tam jest pierwsze długie A, i właśnie tam demon Ravana, oczywiście w taki współczesny demon ludzki, jest przedstawiony jako przywódca tych uciśnionych, tych plemion, o których mówiłeś w jednym z odcinków. Tak, i teraz tutaj się zgubiłam, bo jeszcze było kilka komentarzy. Tak więc jak zawsze punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Wywiązała się tutaj dyskusja, kto jest królem rock'n'rolla, tak by the way. Paweł Kuczyński pisze, że jest to Freddie Mercury. Milan in the Mix, Elvis Presley. Chyba o tych parsów było pytanie, tak? Tak. Czy robimy z tego oddzielny odcinek, czy dzisiaj to wyjaśnimy? Czy wyjaśnimy, jak to możliwe, że król rock'n'rolla Freddie Mercury był Parsem? Wiem, że dzisiejszy Iran to Persowie, ale kim są Parsowie? Czy wyjaśniamy to dzisiaj, czy robimy oddzielny odcinek? Jak myślisz? To powiedzmy dzisiaj w jednym zdaniu, a kiedyś zróbmy oddzielny odcinek. Dobra. Ty jesteś religioznawcą. Ja? Dobrze. A słychać mnie, czy się tutaj zacina? Tak, słuchajcie, jak najbardziej. Robimy sobie, słuchajcie, mały off-top. Jeszcze tylko powiem, że tutaj było... Gosza pisała, jesteśmy częścią natury, skończymy jak robaczki. Ja bym chciała zostać drzewem. Jest teraz taka już możliwość, żeby się rozłożyć i zostać drzewem. Milan in the Mix pisze, trochę się cykam tej Baby Jagi. Słuchajcie, nie, Hedwiga jest bardzo przyjazną wiedźmą. Ona krzywdy nie robi. No. Dobra. Nie słyszę. Aha, dobra, już teraz się słyszę. Okej, głosów, tak? Dobra. To bardzo, wiesz co, ja może jednak na wszelki wypadek. Nie, tak. spróbujmy. O, jest lepiej? No. Dobra. W razie czego mnie ten, wyłączcie mnie widokowo. Dobra. Dobrze, rzeczywiście Persowie i Parsowie są blisko, bardzo blisko.
dlatego że Parsowie to określenie tych Persów, którzy z Persji uciekli. Uciekli przed prześladowaniami w czasach, gdy islam się na terenie Iranu pojawiał, ale też te migracje były wcześniej, tak? Także to nie jest tak, że jedynym powodem tej migracji były jakieś prześladowania, często to były motywy kupieckie, handlowe, różne albo polityczne wewnątrz perskie jeszcze. Więc rzeczywiście Parsowie to jest termin na określenie przede wszystkim indyjskich wyznawców zoroastryzmu, czyli wyznawców tej przedmuzułmańskiej, przedislamskiej religii Persji. No i rzeczywiście Parsowie też bardzo mocno funkcjonowali w Indiach, odegrali bardzo dużą rolę w wielu procesach w Indiach historycznie i współcześnie. To też jest dość ważna, nieliczna, ale bardzo ważna grupa. I tak jak bardzo wiele osób pochodzenia indyjskiego, za czasów brytyjskich oni migrowali do Afryki Południowej, migrowali na wyspy Oceanu Indyjskiego i chyba zresztą tak było właśnie z Fredim, który się urodził na Mauritiusie, jeśli dobrze pamiętam. A Chyba tak. Tak, natomiast jego rodzina pochodziła no, z Gujaratu, tak, z Gujaratu w Indiach. Także tak, jeśli chodzi o Parsów. Bardzo często można poznać po nazwisku, oni mają sufiks wala chyba w nazwiskach. To jest bardzo ciekawa religia i faktycznie warto zrobić o niej oddzielny odcinek. Znani są tylko tak naprawdę, jeżeli się przebijają jakoś do opinii publicznej, to przez te nieszczęsne wieże, tak, na Wieże których... milczenia. Wieże milczenia, na których chowani są. Nie wiem, czy słowo chowani to są grzebani. Nie, to też niedobre właśnie, słowo. Właśnie, znaczy, no tak, chowani właśnie wręcz przeciwnie, no, no eksponowani. Odkrywani. Dobra, mamy dzisiaj naprawdę creepy odcinek. Tak, no powiedzmy sobie, ostatnie ceremonie są odprawiane i dobra, nie wiem, jak to powiedzieć. Wieże milczenia, opowiemy o tym. Ale co jeszcze Indie zawdzięczają Parsom? Korporacje. A Hollywood. Hollywood też, ale dużo korporacji wielkich indyjskich, przecież te No wszystkie tak, ale wiesz, Tamasa że i tak dla mnie dalej. najważniejsze jest kino, zawsze. Dobrze. No więc słuchajcie, Bollywood wywodzi się, wielu ekspertów twierdzi i to ma sens, że Bollywood, czyli to mainstreamowe kino indyjskie właśnie wywodzi się z teatru Parsów. I więc Paweł Kuczyński, czyli jak mam rozumieć, Parsowie to ci, którzy uciekli z Iranu do Indii. Jap. Dokładnie tak. I to jest dobry pomysł, żeby zrobić o tym rzeczywiście tam połowę jakiegoś odcinka, bo warto. Czyli zapisuję sobie to w głowie, a zaraz potem w notesiku. Dobra, lecimy dalej. Oprócz tych, których istot nadprzyrodzonych, o których już wspomniałeś, jaką jeszcze taką. Jakie jeszcze takie pozytywne, półboskie istoty możemy wyróżnić? Okej, okay. Znaczy dopowiem jeszcze tylko o tych Ramajanach, o tym Rawanie naszym nieszczęsnym, dlatego że w kontekście Durga Pudzi, doskonale ci znanej przecież, tego wielkiego festiwalu no, narodowego, bengalskiego tak naprawdę, ale ważnego w całych Indiach, mamy jedno z takich wyjaśnień, jeden z takich motywów, że pierwsza Durga Pudzia została odprawiona przez Ramę po to, żeby zwyciężyć w walce z Rawaną. Tylko że żeby odprawić ten rytuał, Rama potrzebował bramina, który mógłby boginię przywołać i obudzić. I jedynym braminem, jakiego miał w okolicy, był sam Rawana. Dlatego Rawana został zmuszony przez Ramę, ponieważ nie mógł odmówić, będąc braminem, odprawienia tej ceremonii. To Rawana sam przywołał boginię i odprawił ceremonię w intencji tego, żeby został przez Ramę pokonany. Także to też jest taka bardzo ciekawa tutaj dynamika funkcji bramińskiej, która jest u Rakszasy. No, także tak. Nie, bo Pozytywne. ja sobie pomyślałam, kto by jeszcze mógł tak u nas. No nie, dobra, nieważne, nie będę w to wnikać. Tomasz Szyndrelewicz, los zwłok chyba najbardziej podoba mi się w Nepalu, być karmą dla sępów to epickie. Ale no właśnie to są wieże milczenia, o których mówiłam. I to jest Tak. właśnie, wywodzi się z tradycji Parsów. To jest Zoroastri. Nie. To jest sposób pochówku.
Parsów. O tym No właśnie tak, no i mówiliśmy. tradycji tybetańskiej też, ale to w ogóle, jak sobie o tym będziemy kiedyś mówić ewentualnie, to możemy się pozastanawiać, bo nie wiadomo skąd to się wzięło w Tybecie, czy w Tybecie też się nie wzięło stamtąd, ale to, no dobra. Ale początek to byli Parsowie, prawda? No właśnie nie Czy. wiem, czy historycznie na pewno, ale nie wiemy, czy to była niezależna tradycja w buddyzmie tybetańskim, czy może są to wpływy, które w Tybecie były przed buddyzmem, właśnie z tego Greater Persia, tak? Z tego obszaru oddziaływania irańskiego. Dobra, no ale mimo wszystko ja wolałam, nie chciałabym być zjedzona, wolałabym być drzewem. Ale to oczywiście co kto lubi. Dobrze, to jakie jeszcze te półboskie, nadprzyrodzone istoty mamy? Tak, przede wszystkim no, mamy te osoby, które zamieszkują, czy osoby, istoty, które osoby, istoty i osoby, które zamieszkują niebiosa, tak? Czyli będą to wszelkiego rodzaju zastępy istot, nawet nie tyle powiedziałbym półboskich, co nawet jakichś takich ćwierćboskich, takich chociażby jak powiedzmy tam, per analogiam, tak, do tych naszych tradycji grecko-rzymskich, apsary czy apsarasy, czyli nimfy niebiańskie. Które po prostu mieszkają sobie na dworach bogów i tam sobie mieszkają, tak? Natomiast tak samo mamy gandharwów, czyli boskich śpiewaków, boskich muzyków, którzy na tych dworach niebian bogów sobie funkcjonują i no, są elementem właśnie takiej przyjemnej niebiańskiej otoczki. Więc rzeczywiście mamy te grupy, które są typowe dla niebios. Mamy też różne pozytywne postaci, takie jak chociażby zastępy, które służą Bogu Siwie. To jest taka bliżej nieokreślona grupa istot, ale oni właśnie się nazywają Gana, czyli zastępy. No i te istoty są. Często takie istoty mają też charakter lokalny i są takie półpozytywne, półnegatywne. Tak jest na przykład z różnymi bóstwami natury, takimi chociażby jak Nagowie, o których już powiedzieliśmy, ale którzy często są po prostu czczeni, szczególnie w Indiach Południowych, w Kerali. Węże będące wcieleniami, czy będące tożsame z nagami, są po prostu karmione, są czczone. Tak samo jest z bóstwami zamieszkującymi drzewa, z bóstwami natury, czyli jakszami, którzy odpowiednio czczeni potrafią no, tutaj chronić, tak, czy dbać o zbiory, o zapewnienie zbiorów w danym roku. Także no, tych bóstw mamy bardzo dużo, pół bóstw, ćwierć bóstw, które mają charakter pozytywny, tak? Które mogą być pozytywne, jeżeli odpowiednio się do nich ustosunkujemy. O Boże, przepraszam, uciekł mi komentarz. Ben Kruczek pisze jeszcze, wracając do wież milczenia, bardzo ekologiczny zwyczaj pogrzebowy, jak najbardziej. Tutaj Dora pisze, czy można więcej o Zoroastrze? Tak, zrobimy o tym po prostu odcinek, bo to szkoda zamykać to w kilku zdaniach. No dzisiaj mamy przygotowany już jakiś tam scenariusz, więc jeżeli tutaj jest taka chęć, a widzę, że tutaj już kilka osób zdradzała, bo jest jeszcze pytanie od Anatola, czy to były perskie elity, czy raczej masowa emigracja, więc po prostu zróbmy o tym oddzielny odcinek. Postaram się zrobić to jeszcze w listopadzie. Myślę, że nawet nie, w przyszłym tygodniu chciałabym zrobić Izrael. Bo może wiecie, że dzisiaj jest piąte wybory w ciągu 3,5 roku. Więc chciałabym to zrobić. Także macie to u mnie, macie odcinek o Parsach i zoroastryzmie jak najbardziej. Dobrze, to teraz robimy krótką przerwę, bo znowu się zagadaliśmy. Ja mam dzisiaj za dużo do powiedzenia. Chyba. Chyba musisz mnie trochę, Krzysiu, spacyfikować. Ale teraz robimy krótką przerwę na muzykę. Maciek, bardzo ci proszę coś krótkiego, bo się nie wyrobimy. Jesteśmy nawet nie w połowie tego, co chciałabym, żebyśmy powiedzieli dzisiaj. Także za chwilkę wracamy.
idziemy dalej. Słyszysz ten imię, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, bo z nich ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Za nami bagaż doświadczeń. Idziemy za dobrym przykładem tych, co wyznaczyli trasę do spełniania marzeń. Radykalnie czyste przykazanie, najważniejsze jest działanie. Pewni swych uprawnień, świadomi pragnień, rzeczywistych zdarzeń bezczelnie. Ciągle głodni wrażeń, zachęcamy, dołącz, czas byśmy byli razem. A ty słyszysz to? Słyszysz ten imię, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz ten imię, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Słyszysz ten imię, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, do piękna moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Słyszysz ten imię, widzisz wyciągnięte dłonie. Ja wiem, że do niczego cię nie nakłonię. Zachęcam, dołącz, niech ta moc cię pochłonie. Najwyższy poziom doznań to masz zapewnione. Jak gałęzie do słońca, wyciągnij ręce, poczuj falę gorąca. Krzycz ze mną więcej, więcej, więcej. Marcin Celiński i Radosław Gruca zapraszają na wyjątkowy i jedyny w polskich mediach program o procesie wyprowadzania Polski z Unii. To nie zaczęło się dziś i nie skończy jutro. To działania trwające od lat. Obnażymy twórców i apologetów polexitu. Pokażemy kalendarium tego projektu, skonfrontujemy propagandę z faktami. Bez wyjścia. Co czwartek, od 19:00 w Resecie Obywatelskim. Ale na razie jest wtorek, a jak wtorek, no po 19:00 już to Azja Incognita. Ja się nazywam Blanka Dżugej, gościem jest Krzysiek Gutowski, indolog i religioznawca, a możemy do Was mówić dzięki temu, że jest z nami Maciek, który realizuje dzisiejszy program. Angela jest, ale na czacie ogląda. Bardzo, bardzo fajnie, że jesteś z nami, Angela. Dobrze, to teraz powiedziałeś przed przerwą o istotach, o tym, że Hindusi wierzą w istoty zagrażające ludziom, między innymi na przykład duchy przodków. Jak pogodzić reinkarnację, która jest ważną częścią, ważnym elementem hinduizmu, właśnie z wiarą w błądzące duchy? To jest rzeczywiście dość duży problem chyba dla wielu osób, które zaczynają się hinduizmowi przyglądać. W ogóle to jest kwestia tego napięcia między hinduizmem praktycznym i nawet nie chcę używać terminu ludowym, bo u nas, gdy mówimy o jakiejś ludowości, to od razu nam się kojarzą właśnie jakieś takie pozostałości przedchrześcijańskich wierzeń, nie wiem, tam jakieś turlanie pisane po jakichś kopczykach i tak dalej. A to nie o to chodzi, tak? Mówimy tutaj po prostu o tradycjach, które nie są związane z tą główną, wielką narracją bramińską wyrażaną w sanskrycie. Często napięcie między właśnie tym filozoficznym aspektem hinduizmu a jego praktyczną realizacją jest dość duże i potrafi być rażące, jeżeli już zaczynamy się temu przyglądać. Wyjaśnień pewnie jest wiele, natomiast gdy już próbujemy i sami Hindusi próbowali, bo mieli przecież doskonale świadomość tego, że wiara w to, że istnieją takie istoty jak, nie wiem, Preta, Bhuta, Pisiacia, o których tam za chwilę zaraz powiem więcej, że istnienie takich istot z tym przekonaniem, że jesteśmy uwikłani w kołowrót wcieleń i nasza dusza po śmierci ląduje w nowym ciele jest problematyczne. Dlatego, że
No, to jest problematyczne. Jak to sobie wyjaśniamy? Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że nawet w myśli hinduskiej proces reinkarnacji to nie jest coś, co się dzieje automatycznie po naszej śmierci. To znaczy, to nie jest tak, że nasza dusza z ciała naszego jest wyrwana i od razu ląduje w jakimś innym miejscu. Według wielu osób mamy do czynienia po prostu, czy według wielu tradycji mamy do czynienia z jakimiś procesami, które po śmierci zachodzą, tak? Zanim do tej ponownej inkarnacji dojdzie. I to jest często ten moment, w którym dusza może błąkać się po świecie, może nie być wcielona. To jest pierwsze wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie jest związane z tym, że mamy różne rodzaje duszy, tak? I inna nasza dusza, nasza jaźń, nasza wyższa dusza się wciela, a na ziemi pod postacią głodnego takiego ducha pozostaje coś w rodzaju cienia, tak? Jakaś taka nasza pozostałość energetyczna, która nie jest naszą jaźnią, ale jest pewnym jakimś naszym ciałem subtelnym, tak? Który jest, no, nie jest właśnie naszą ostateczną jaźnią, ale nie jest też naszą materialną powłoką. To jest jedna sprawa. Poza tym bardzo często te istoty to są istoty, które po prostu nie mogą pójść dalej w swojej reinkarnacji. Tak? To znaczy ktoś po prostu umiera w tragicznych okolicznościach, umiera na przykład nie przepracowawszy swojego ładunku karmicznego na dane wcielenie i pozostaje. Tak? On nie może się ponownie wcielić, jego ciało zostało zniszczone, natomiast no, on musi dalej tutaj funkcjonować i często ten jego ładunek karmiczny musi zostać tutaj właśnie wygaszony. I mamy dużo takich kategorii właśnie bytów, które tak są postrzegane. Takimi na przykład istotami są bhuta, czyli dosłownie byty, duchy. Są to no właśnie dusze osób, które zmarły tragicznie, które mają jeszcze coś do załatwienia na ziemi, tak? Więc nie mogą. No, w tradycji judeo-chrześcijańskiej nie mogłyby pójść do nieba, a tutaj nie mogą one się dalej wcielić. Mamy kategorię preta, czyli głodnych duchów. One się spopularyzowały potem przez buddyzm w różnych innych Azji. Nie? To są te właśnie hungry ghosts, które znamy z Japonii, znamy z Chin, ale one mają pochodzenie indyjskie. Preta to jest dosłownie ten, który już praita, czyli odszedł. Tak? Czyli ci, którzy już odeszli, no ale odeszli, tak powiedziałbym, umiarkowanie, bo nadal są i nadal pożądają różnych rzeczy. Pożądają krwi, pożądają ciała, pożądają alkoholu i błąkają się no, po miejscach kremacji, błąkają się po różnych tutaj niekoniecznie przyjaznych ludziom terenach, no i szkodzą ludziom, zabijają, porywają, niszczą. Czasami jest to też kwestia tego, że na przykład nie zostały odprawione rytuały pogrzebowe, tak, czy pogrzebowe kremacyjne. To znaczy osoba, której potomek męski tradycyjnie albo jakaś inna osoba współcześnie nie odprawiła odpowiednio ceremonii kremacyjnej, nie może dalej się wcielać, a w związku z tym no, funkcjonuje, tak, funkcjonuje właśnie jako taki głodny duch. Mamy też różne istoty, no to są bhuta i preta. Mamy na przykład pisiaciów, którzy nie są duszami zmarłych, ale są takimi bardzo negatywnymi istotami, bardzo szkodliwymi istotami, które funkcjonują, żyją dookoła nas, egzystują dookoła nas, właśnie na tych miejscach kremacji, które miały zostać stworzone z gniewu, z zazdrości, z jakichś negatywnych emocji Boga, tak, w czasie procesu tworzenia. Także mamy taką grupę. No i mamy w końcu tego Wetale, o którym też wspominałaś, tak, bardzo ważna postać, która przeszła do folkloru pod postacią opowieści wampira. Wetal to, czy Wetala, Betala, no to jest właśnie taka postać najczęściej porównywana do wampira z tradycji zachodniej, ponieważ są to istoty, które opętują ciała zmarłych. Tak? Nie wszystkie ciała zmarłych w hinduizmie czy w Indiach ulegają kremacji, poddaje się je kremacji i czasami właśnie takie zwłoki, które nie zostały poddane kremacji albo jeszcze nie zostały, mogą zostać opętane przez taką
taką postać takiego właśnie wetale i są właśnie w formie takiego bardziej zombie niż wampira tak naprawdę przez niego kontrolowane. Także mamy bardzo dużo takich bytów. No i tak jak powiedziałem, różne mamy wyjaśnienia tego, dlaczego one są, mimo że mamy do czynienia z reinkarnacją. Najczęściej jest to właśnie związane z tym, że coś jeszcze tej duszy przeszkadza w kolejnym inkarnowaniu się. Właśnie zawsze zastanawiałam się, dlaczego Vetala jest tłumaczona jako wampir, skoro to jest ewidentnie to jest po prostu zombiak. Myślę, że czy to chyba jest kwestia moim zdaniem no właśnie horrorowych, że tak powiem, zapędów XIX-wiecznej Wielkiej Brytanii, kiedy horror jako gatunek powstawał, odkryto wampiry, nie? Mamy Stokera, mamy Drakulę i tak dalej. I że po prostu tak przetłumaczono te wetale, bo się nagle wszyscy fascynowali wampirami w Wielkiej Brytanii, a zombie jeszcze nie znano, bo tam jakieś Haiti dopiero później w XX wieku. Tak. Także myślę, że to jest czysto tłumaczeniowo-wiktoriański chwyt, że to jest wampir, bo wtedy wszyscy żyli wampirami. I tak zostało. Jan Melek, bardzo głęboki komentarz. Co ty mówisz? To chyba do ciebie, Krzysztof, nie wiem. Jest XXI wiek, ludzie na inne planety latają, a może powiesz, że Ziemia jest płaska, Słońce chodzi wokół niej. Ja nie rozumiem ludzi, którzy słuchają, ale nie rozumieją. Drogi Janie, robimy odcinek w klimacie Halloween i mówimy o nadprzyrodzonych istotach w wierzeniach. Wierzeniach indyjskich, głównie hinduskich. Mam nadzieję, że to jest wystarczające wytłumaczenie. Angela pisze, znam kilka takich głodnych dusz, jak widzimy na żarełku, to zaczynam wierzyć, że w ich w innych wymiarach mają swoje kolejne żołądki. No, głodne duchy są wśród nas. Co tu wiele mówić. Paweł Kuczyński, co z religią Shinto? Czy zachodnioamerykańskie wpływy zdusiły ich wpływ na Japonię? Nie, nie zdusiły. Dobra, kurwa, kolejny odcinek. Paweł robi nam dzisiaj temat odcinka, ale to bardzo dobrze. To bardzo dobrze, bo mi już zaczyna brakować pomysłów. Dobrze będzie też odcinek o Shinto. Nawet wiem, kogo zaproszę. Wiem. Dobrze, jak tę wiarę w to wszystko, o czym opowiadałeś, łączą osoby, Hindusi na przykład, deklarując się co zwolennicy neohinduizmu, albo no ci po prostu tacy bardziej racjonalni, a tutaj do Jana Mylaka, ci bardziej racjonalni, najczęściej po prostu zwesternizowani, bo to niestety pod wpływem kultury zachodniej najczęściej się odchodzi od tych, od hinduizmu, czy wierzenia w ogóle, albo przechodzi do neohinduizmu. Zaplątałam się, przepraszam. Tak, więc oczywiście, gdy mamy osoby takie, powiedziałbym, całkowicie zwesternizowane, które odnoszą się, jakby, czy definiują się właśnie w kontekście takim racjonalistycznym rzeczywiście, no to tutaj no, tej wiary nie ma po prostu, tak? Natomiast musimy pamiętać o tym, że mamy bardzo dużą grupę osób w Indiach, które są świetnie wykształcone, które funkcjonują no, gdzieś czasami w świecie nawet zachodnim na co dzień, ale definiują się właśnie nie jako wyznawcy hinduizmu, tylko jako wyznawcy Sanatana Dharmy, wiecznej Dharmy. Też chyba już w kilku odcinkach o tym mówiliśmy, że mamy do czynienia z takim neohinduizmem, z takim redefiniowaniem różnych rzeczy w ramach hinduizmu, nie? Z taką próbą pogodzenia wiedzy o świecie, pogodzenia współczesnej nauki z hinduizmem. I wtedy oczywiście mogą zachodzić bardzo różne tutaj procesy. Czasami jest to po prostu negacja tego typu wierzeń. Czasami będzie traktowanie ich w sposób symboliczny, gdy mówimy o tych narracjach mitycznych, tak? Czyli będziemy rozumieć je symbolicznie, będziemy mówić o tym, że są to
symbole, że są to archetypy, będzie jakaś taka próba psychologizacji tego. Bardzo często właśnie mówi się o tym, że ci wszyscy rakszasowie, nagowie, asurowie oznaczają jakieś nasze stany psychiczne, tak? Mówi się o tym, że Durga zwyciężająca demona Mahisze to jest właśnie wiedza zwyciężająca ignorancję, albo wola zwyciężająca, pokonująca popędy, tak? Że Mahisza jest tutaj symbolem takich popędów, które kontrolują nas. W momencie, kiedy bóstwo pokonuje demona, no to ten pozytywny aspekt, tak, naszego rozwoju duchowego zwycięża nad tymi niższymi jakimiś elementami i tak często jest, tak? Znaczy tak to jest często interpretowane. Więc no, mamy do czynienia z taką symbolizacją, z psychologizacją tego. Oprócz tego często takie osoby szukają wsparcia w fizyce czasami rozumianej tak mocno new age'owsko, jakaś właśnie fizyka kwantowa, tego typu elementy. No i tutaj wchodzi nam ta narracja, która jest chociażby w New Age'u, tak, zachodnim, że po prostu są to właśnie jakieś formy energii, jakieś pozostałości świadomości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest ważna sprawa. Też często na przykład mamy tę interpretację psychologiczną związaną z opętaniami, tak, bo oprócz tego, że te istoty są i mogą nam szkodzić, to bardzo często opętują, na przykład bhuty, bhutowie, opętują ludzi, według wierzeń, podkreślę, Indusów. No i wtedy mamy bardzo często interpretację właśnie taką około psychiatryczną, związaną z archetypami jakimiś, z jakąś nieświadomością, z zalewem treści, z nieświadomości. Tak na przykład postrzega często taka medykalizująca ajurweda. Jednym z członów ajurwedy jest bhutavidya, czyli wiedza o duchach, tak? I bardzo wiele tekstów ajurwedy ma rozdziały mówiące o wpływie różnych istot na nasze życie, przede wszystkim życie psychiczne i jak sobie z tym radzić. Także mamy tutaj te elementy egzorcyzmów. Także no, czasami mamy też taką interpretację już psychologizującą, ale tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, nie? Nawet to, że ktoś jest powiedzmy dobrze wykształcony, wysoko usytuowany w tej hierarchii społecznej, wcale nie oznacza, że będzie bardziej racjonalny. W Indiach wcale tak to być nie musi, o czym świadczy chociażby, nie wiem, gigantyczna popularność astrologii w Indiach, która jest traktowana po prostu jako dyscyplina nauki, jako dyscyplina wiedzy, jako coś oczywistego. Także no tak, tak. Kto łączy sobie to jakoś ze współczesną wiedzą, to łączy, a u niektórych osób to funkcjonuje zupełnie równolegle. Czekaj, bo mam trzy pytania. Jan Mylak pisze, informuje, znam trochę wierzeń ludów i czytałem czarną magię, to też ciekawy temat. No, myślimy o Andrzejkowym temacie, tak? Wróżby. Jakimś. Tak. Adharvaveda, coś tam będzie? Tam to jest, tam się dzieje. Tak. Ale może właśnie trochę astrologii, może nie wiem. No możemy coś takiego zrobić, no ale to dawajcie znać, czy coś takiego sobie życzycie. I wtedy byśmy to połączyli właśnie z nawiedzonymi miejscami w Kalkucie. To byłoby za 4 tygodnie. Czy życzą sobie Państwo Krzysztofa jeszcze raz za 4 tygodnie? Ben Kruczek, ci co opętują nas, to nie politycy. Well. Darek Bielecki ma pytanie. Jak te wierzenia w Indiach są wciąż... Jezu, przepraszam, mały druczek. Ja już dzisiaj... Już po prostu tak mnie dorżnęły te ostatnie dni, że już ledwo widzę. Jak te wierzenia w Indiach są wciąż wierzeniami, a na ile stają się atrakcją turystyczną, bo takie przekształcenia istnieją? Nie, no, ja chyba nie. No tak, tak. Chyba nie są atrakcją turystyczną. To znaczy, jeżeli chodzi o wierzenia, to nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale raczej w Indiach tego typu elementów nie ma. To znaczy, atrakcjami turystycznymi są albo zabytki,
albo, nie wiem, wytwory sztuki jakieś tam wszystkie tego typu, powiedziałbym, różnego rodzaju właśnie tam, nie wiem, tkaniny, nietkaniny, turbany i jakaś taka cepelia różna, albo nie cepelia, albo po prostu rzeczy wartościowe też, artystyczne. No tak, bo często to jest rękodzieło, rękodzieło, tak, szeroko rozumiane, albo na przykład formy taneczne, tak, jeżeli chodzi o formy taneczne, formy teatralne, które miały charakter sakralny, to okej. Okay. Tak, to wtedy rzeczywiście ten proces desakralizacji tych form się pojawia. Natomiast gdy mowa o takich elementach czysto wierzeniowych, religijnych, to raczej to jest wewnętrzna dynamika po prostu danych systemów religijnych i one nie są postrzegane przez Indusów jako coś, co może być atrakcją turystyczną. No chyba, że mamy jakieś duże centra pielgrzymkowe albo jakieś nowe, współczesne świątynie budowane za ogromne fundusze, no to one są wykorzystywane oczywiście przez biznes turystyczny jako coś, co jest warte pokazania, ale nie są z taką intencją prowadzone przez, że tak powiem, samych zainteresowanych. Mm-hmm. To jeszcze tak w klimacie dzisiejszego dnia, no, czy oczywiście w chrześcijaństwie nie ma czegoś takiego jak kult przodków, ale w wielu religiach azjatyckich, no w kilku religiach azjatyckich jednak takie czczenie przodków występuje. W religiach czy też w systemach filozoficznych, no tutaj konfucjanizm mam na myśli na przykład, czy w Indiach możemy mówić o czymś takim? Możemy. Jest to znowu problematyczne, jeżeli chodzi o reinkarnację, tak? Bo jak czcić kogoś, kto już, nawet jeżeli nie został tym głodnym duchem, to się wcielił. I ten problem też jest w hinduizmie. To znaczy mamy te dwie ścieżki, które mamy. Kult przodków, który, co ciekawe, ma jakby dwa zupełnie przeciwstawne źródła. Czyli z jednej strony kult przodków wynika z wierzeń ludowych, z wierzeń niezwiązanych z hinduizmem, z wierzeń animistycznych, szamanistycznych i tak dalej, tych grup niehinduskich. Tamten kult przodków jest bardzo ważny, a z drugiej strony z tej najstarszej warstwy religijności indyjskiej, czyli z wierzeń wedyjskich. Ponieważ w religijności wedyjskiej na samym początku reinkarnacji nie było, czyli koncepcji reinkarnacji nie było. Tak? A przynajmniej nie była to reinkarnacja tak rozumiana jak dzisiaj, ponieważ nie była ona uzależniona od naszych działań, tak? Czyli tutaj nasz ładunek karmiczny nie wpływał na nasze wcielenie. W związku z tym przodków czczono w czasach wedyjskich i w głównym nurcie hinduizmu też ten kult przodków jest obecny. Znowu, jak sobie go łączymy z reinkarnacją, to może za chwilę, ale on jest. W czasach wedyjskich ofiary dla przodków były składane, ofiary dla przodków są składane po śmierci kogoś, ale też mamy coś, co nazywa się śraddha, czyli często jest to w ogóle termin na określenie religii, ale jest to też służba dla przodków i jest to zespół rytuałów, który po prostu jest w intencji naszych przodków odprawiany. Mamy też na przykład Pitrdosha Pudja, czyli taki rytuał, który ma na celu zmycie negatywnego ładunku karmicznego duszą naszych przodków, tak? Czyli jeżeli one by miały jeszcze jakieś problemy, to my staramy się tego negatywnego karmana im spalić, tak, zniwelować. Mamy też bardzo ważny rytuał Pitr Tarpana, czyli takie też wylewanie wody, święcenie wody ku czci trzech pokoleń naszych przodków. To się robi dopiero wtedy, jak umiera ojciec i to jest jakby w intencji ojca, dziadka i pradziadka, tak? Więc te wierzenia są. Mamy poszczególne momenty w czasie roku, kiedy jest to szczególny właśnie moment, żeby przodków czcić i im to w ofierze składać. Ten współczesny hinduizm, ten Sanatana Dharma, ten neohinduizm, najczęściej mówi o tym, że jest to praktyka niezależna od losów duszy tych przodków. Tak? Czyli my powinniśmy ich czcić, my powinniśmy składać im ofiarę, niezależnie od tego, od tego faktu, że ta dusza już się wcieliła. To znaczy jakby ta ofiara jest dla nas, tak? To jest nasze oddanie im czci, a nie oni mają coś z tego otrzymać.
To jest takie bardzo ważne wyjaśnienie, tak? Ponieważ w ramach hinduizmu mówi się o tym, że mamy długi, rodzimy się z długami, z długiem wobec braminów, z długiem wobec naszego nauczyciela, z długiem wobec naszych przodków i powinniśmy te długi spłacać. W związku z tym oddawanie czci przodkom, ofiarowanie im, nie wiem, na przykład jedzenia, najprawdopodobniej wynikające z jakichś wierzeń ludowych wcześniejszych, niezwiązanych z reinkarnacją, ma służyć naszemu spłacaniu tego długu. Nawet jeżeli ta dusza już jest gdzieś wcielona, jest drugim, trzecim wcieleniem, to my czcimy tego przodka, dlatego że jest naszym przodkiem. To jest taka próba jakiegoś teologizującego wyjaśnienia tego. Ale no, co tu dużo mówić, zapewne historycznie mamy do czynienia po prostu z niezależnymi tradycjami, które no, musiały się jakoś połączyć. Anatol Bimberbaum, może nie mamy kultu przodków, ale mamy kult jednostki. Polacy ale tak, kult jednostki i przodków, ale to może, skoro ten kult jednostek się pojawił, to byśmy sobie zaznaczyli, że w Indiach też mamy do czynienia z kultem osób zmarłych, które nie są naszymi przodkami, tak, bezpośrednimi, ale są formą kultu zmarłych nawet u Hindusów, dlatego że mamy w zasadzie dwie kategorie osób, które nie podlegają kremacji, tak, w tradycyjnym hinduizmie. Są to dzieci, które jeszcze nie są ludźmi, tak, ponieważ dopóki nie przejdą rytuału Upanayany, nie, no nie wiem, nie przejdą jakichś takich rytuałów włączających do społeczności, to nie były postrzegane jako pełnoprawne osoby, tak, i nie mogły podlegać tym ostatnim rytuałom, bo nie zaczęły jeszcze swojego życia rytualnego. Tak, więc z jednej strony mamy dzieci, a z drugiej strony mamy właśnie świętych mężów, ascetów, bardzo ważne postaci z życia duchowego, które również nie są kremowane, ponieważ porzuciły już świat doczesny, odcięły się od świata doczesnego, a zatem odcięły się również od praktyk rytualnych, takich jak kremacja, która jest ostatnią ofiarą. I te miejsca, w których te osoby odeszły, są właśnie miejscem kultu. One się często nazywają samadhi, czyli są to miejsca, gdzie te osoby samadhi osiągnęły, czyli osiągnęły jakieś tam wyzwolenie, jakąś formę wyzwolenia od doczesności. I takie miejsca właśnie są celem pielgrzymek. Do takich miejsc Hindusi idą, tam się modlą. Są to miejsca szczególnie naładowane świętością i jakąś taką obecnością świętości. Także odwiedzają miejsca śmierci ascetów hinduskich i bardzo często odwiedzają też miejsca śmierci ascetów muzułmańskich świętych mężów, czyli właśnie dargi, czyli mauzolea, grobowce sufich muzułmańskich mistyków, które też są wypełnione tym, co się nazywa chyba po arabsku barahe, czyli taka Boża obecność. I właśnie tam Hindusi chodzą po to, żeby oddawać cześć zmarłym muzułmanom, a tak naprawdę skorzystać trochę z tej świętości, która te miejsca wypełnia. Także oprócz kultu przodków mamy no, jakąś formę kultu ofiar, czy kultu często związanego ze składaniem ofiar w miejscach, gdzie zmarły ważne osoby. Ja tylko zaznaczę, że oczywiście ty powiedziałeś o tym, że to Hindusi odwiedzają takie miejsce. Ja tylko zaznaczę, że w samym islamie nie ma czegoś takiego jak święte, nie ma czegoś takiego, takiej instytucji świętego. Aczkolwiek no, mówi się o tych marokańskich marabutach, że to może być taki odpowiednik. No ale to jest inna para kaloszy. Piotr Strychalski pisze, te zachowania wobec przodków raczej występują wśród wielu ludów w wielu miejscach na świecie i po dzisiaj dzień. No tak, oczywiście, że jak najbardziej. W Azji jest to praktyka dosyć mocno zachowana. Ale ja jeszcze chciałabym zapytać, tak w klimacie halloweenowym, zawsze jak się mówi o imprezach halloweenowych, to no, co obejrzeć? No więc stąd pytanie. Właśnie pytanie, chciałabym z tobą potem trochę pogadać. Przecież sorry, ale film to moja dziedzina. Więc czy powstają w Indiach horrory na bazie tych lokalnych wierzeń? Czego w kontrolowanych warunkach boją się Hindusi? Okej. Czy wiesz, co odpowiem, bo też o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, ale mówiąc to innym,
Jest rzeczą chyba ciekawą bardzo, że stosunkowo rzadko indusi wykorzystują motywy swoje w horrorach. Myślę, że wynika to po pierwsze z tego, że w ogóle horror jako gatunek przyszedł z zewnątrz, tak? On nie ma na niego miejsca w tradycyjnym jakby podziale na gatunki literackie czy no, potem filmowe w Indiach, tak? Nawet jak mamy opowieści niesamowite, to ich celem, i nawet gdy mamy rasę, czyli smak estetyczny związany ze strachem, to jest on chwilowy i nie jest on celowy, tak? Nie jest on jakby całym podstawowym celem dla jakiegoś dzieła sztuki. Dlatego horror jako gatunek jest czymś obcym i pojawił się przede wszystkim pod wpływem wiktoriańskim w literaturze, a później w filmie pod wpływem hollywoodzkim. I w związku z tym najczęściej są to różnego rodzaju remake'i, przetworzenia, warianty, wariacje na temat horrorów zachodnich. Horrorów, które byłyby rdzennie indyjskie i byłyby napisane przez Indusów dla Indusów, jest niewiele i jest to zjawisko dość niedawne. To znaczy myślę, że tak naprawdę ostatnie, nie wiem, 20 lat, kiedy takie produkcje się w ogóle pojawiają. Wcześniej to były remake'i. Dlatego też przede wszystkim ta konwencja horroru związana jest właśnie z tym, czego boimy się na Zachodzie. Zazwyczaj są to po prostu duchy. Nie? Mamy ten motyw standardowy nawiedzonego domu, ewentualnie opętania przez jakieś duchy. Oczywiście, gdy ten film powstaje w Hindi, to używa się takich terminów jak bhut i tak dalej, ale jest to sposób sposób pokazywania tych istot mocno zachodni, mocno hollywoodzki, mocno w tej konwencji klasycznego horroru utrzymany. To się czasami zmienia, natomiast raczej mam wrażenie nie w gatunku, czy nie w filmach, które mają być horrorem. Na przykład mamy czasami motyw jakiegoś czarnoksiężnika, czyli jakiegoś takiego maga tantrycznego, który robi coś bardzo złego, gdzie pojawia się jakaś rzeczywistość nadprzyrodzona, gdzie pojawia się jakaś klątwa, gdzie pojawia się jakieś demoniczne miejsce, tak? Ale to nie jest horror. To czasami się pojawia w takich typowych masala filmach albo w filmach południowo indyjskich, gdzie pojawia się motyw właśnie złego czarnoksiężnika, który coś tam psuje. Ale nie są to horrory takie stricte, tak, jeżeli chodzi o gatunek. Chyba takich produkcji, gdzie te motywy lokalne się pojawiają, jest bardzo niewiele. Ty pewnie będziesz lepiej wiedziała, czy cokolwiek takiego się pojawia ostatnio. Ale mam wrażenie, że no wynika to z tego, że ponieważ ta wiara jest bardzo potężna i też próba ochrony przed różnego rodzaju negatywnymi wpływami, takimi jak, nie wiem, chociażby złe oko, to, że astrologicznie coś jest złe, nie wiem, ludzie zmieniają sobie nazwiska, żeby była inna wartość numerologiczna i tak dalej, to tych naszych demonów się nie wprowadza na ekran, nie? Nie ma co wywoływać, nie wiem, pisiaci, czy wywoływać prety z lasu. Lepiej sobie wziąć jakiegoś takiego głupkowatego wiktoriańskiego ducha, który jakąś kamienicę będzie nawiedzał, niż wyciągać coś, czego my się realnie boimy. Tak? Coś, co jest dla nas tutaj realnie problematyczne. Nawet te nawiedzone miejsca, czy w Bengalu, czy w Delhi, one są przeważnie związane z Brytyjczykami. One są, w Bengalu są w 100% związane z Brytyjczykami. Czasami w Delhi są tam miejsca związane z islamem, nie? Gdzie mamy dżiny. Ale to też jest obce. No tak, Delhi to miasto dżinów. No właśnie, i tam mamy często właśnie takie przeświadczenie, że jakieś stare, opuszczone meczety i tak dalej, tam dżiny sobie szaleją. No ale właśnie, tak jak mówisz, nie? To też jest obce. Więc tutaj te haunted places, te nawiedzone miejsca, to nawet gdy są oni przekonani, że to jakby jest istotne, to sama ta koncepcja często jest przyniesiona z zewnątrz. Tak, i teraz chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że jeśli dzisiaj macie, nasi widzowie mają ochotę zrobić sobie jeszcze taki halloweenowy spooky wieczór, to są trzy opcje takie właśnie indyjskie. Jeszcze zdążycie
jeszcze zdążycie, no macie chwilkę, bo jest noc grozy, azjatycka noc grozy w ramach zbliżającego się festiwalu, czekaj, taki przedsmak festiwalu pięciu smaków i tam jest właśnie między innymi, to są dwa filmy do obejrzenia online jeszcze dzisiaj do północy, jeden z nich to są Duchy przyszłości, to jest film z południa Indii, ale to jest taki horror psychologiczny, bardzo ciekawa produkcja, ale no to właśnie jest horror w zachodnim stylu. Poza tym dwie produkcje na Netflixie, to już bez ograniczeń, opowieści o duchach, to są chyba 4 czy 5 etiud, krótszych takich filmów w ramach jednego tytułu opowieści o duchach, Ghost Stories. Nie wszystkie są udane, ale powiedziałabym, że takie dwie, no to tak potrafią zjeżyć włos na głowach. A, jeszcze jest Czarna Studnia, ale no tak, to jest horror, Czarna Studnia, ale o tym opowiem kiedy indziej, może a propos selektywnej aborcji w Indiach, to za jakiś czas powiem. Chyba, że chcecie obejrzeć teraz, to, ale to możecie nie mieć do tego klucza, więc może niekoniecznie. Opowieści o duchach są horrorem w zachodnim stylu. No i wreszcie jest serial krótki, chyba 6 odcinków, Betal. To nawiązuje właśnie do tego wampira Betala, czy jakkolwiek to nazwać. To jest produkcja bardzo, to jest średnia produkcja, umówmy się. Natomiast ja się bawiłam jak dziecko właśnie szukając tych tropów folkloru. No i muszę przyznać, że końcówka, kiedy Hindusi pokonawszy tych zombiaków z armii brytyjskiej, widzą nadpływające do zatoki takie okręty brytyjskie, jeszcze właśnie z czasów kolonialnych, poszarpane no, statki widma. No jest... Jest perełką chyba dla każdego badacza Indii, folkloru i kina jednocześnie, za jakiego się uważam. No Betal jest tak średni, ale w ramach ciekawostki, dlaczego nie? I też nawiązuje do tematu plemion. Także takie 3-4 spoiler alert. No tak, zaspoilerowałam. Sorry. Sorry. No ale takie 4 propozycje, przy czym no Czarną Studnię to może poczekajcie, aż opowiem wam o co w tym biega. Tomasz Szyndralewicz, czy jałowcówka ma jakiś związek z dżinami, bo raz spróbowawszy znienawidziłem do zgony, nie? Ja nie próbowałam. Dżiny w Indiach, jeśli coś piją, to piją rum. Oczywiście. Także jeżeli chodzi o miejsca kultu, nie wiem, to co się wylewa w formie właśnie ofiary, czy to no może akurat dżinom trochę mniej, ale myślę, że też mamy te praktyki plus różnym takim na przykład złowrogim formom boga Siwy, to mamy właśnie rum najczęściej albo jakiś taki lokalny bimbel. Mm-hmm. Tak, Piotr, i tak jak widzę to pytanie, ale po kolei, a i do teraz dochodzę. Waldemar Wysokiński pisze, słucham z zaciekawieniem z żoną, bardzo nam miło. I mam pytanie, jakie są rytuały, aby połączyć się z przodkami albo ich energią? W hinduizmie domyślam się, że o to chodzi. Mm-hmm. Tak, jeżeli chodzi o samo łączenie się z przodkami, to mamy tutaj ten problem, że się z nimi za bardzo nie łączymy, bo już oni sobie poszli, tak? Natomiast mamy właśnie te rytuały raczej przebłagalne za przodków, czyli możemy próbować jakoś ich ładunek karmiczny, negatywny gdzieś rozładować, albo spróbować rozładować to, co oni zrobili złego, co jeszcze ma swoje skutki karmiczne dla nas na przykład. I te rytuały najczęściej nazywają się właśnie, nie wiem, tam Pitr Dosha Pudzia albo coś takiego, tak? Więc tak, no w ramach hinduizmu raczej takich, powiedziałbym, prac z przodkami czy z energią przodków nie będzie. Nie? To raczej nie w tych tradycjach, mam wrażenie. Mm-hmm. A Tomasz Szyndralewicz pisze, a rum to rum jest miodzie. Ja tylko raz piłam rum, Boże, w tej super fancy hipsterskiej knajpie na
z jak ona ma na imię, jak się ona nazywa, dobra, nieważne, nie będę reklamować, na Zbawiksie oczywiście. Piłam rum z, a to jeszcze to strasznie dawno, jeszcze jak piłam alkohol czasami, z sokiem z czarnej porzeczki, to było naprawdę dobre. No to wszystko, więc chyba nie jestem dżinem, bo ani dżinią. Co ja mam dzisiaj głupawkę, słuchajcie, jestem tak zmęczona, że mam po prostu głupawkę. Dobrze, ponieważ się strasznie przetrzymałam, to jeszcze daj mi 2 minutki, Krzysiu, i powiedz proszę, bo troszeczkę odejdziemy już od hinduizmu. Może jeszcze pytanie mamy, czuję się wywołany do tablicy od tutaj Jana Mylaka. Czy wierzę w te wierzenia, o których mówię? Nie zauważyłam. Żeby szybko tam sprawę załatwić. Nie. Ja akurat w jeszcze o wiele większym stopniu niż Blanka. Ja nie wierzę w rzeczywistość nadprzyrodzoną, także tutaj nie wierzę. Chyba, że będziemy rzeczywiście sobie mówić o tym w taki sposób mocno symboliczny, nie? Że to jest właśnie jakaś tam niewiedza pokonywana przez wiedzę i tak dalej. Ej, ale co ty mówisz? Ja wierzę. No wierzysz. No. No właśnie mówię, że ja w o wiele większym stopniu niż ty nie wierzę. Ja wiem, że ja miałam odwiedziny w zeszłym tygodniu, ale nic nie mówię, bo to zbyt prywatne. Dobrze. Rum to grog powszechny na żaglowcach. No a ja marynarzem nie jestem. Bardzo, bardzo nie jestem. Nie jestem marynarzem. To by było strasznie śmieszne, biorąc pod uwagę, jak panicznie boję się wody. Dobrze. Jak już się zdradziłam w poprzednim życiu, byłam czarownicą, robili mi próbę wody, to inaczej tego mojego lęku przed wodą nie jestem w stanie wytłumaczyć. Dobrze. I teraz ostatnie pytanie. Wiarę w duchy to jest troszkę, to jest coś uniwersalnego, nie tylko, nie ogranicza się do hinduizmu. Ja wiem, że to jest jakiś gigantyczny, można byłoby zrobić gigantyczny wykład. Swoją drogą tutaj chyba Tomasz Szyndralewicz słusznie napisał, że ZUS byłby bardzo zainteresowany wykładem na dzisiejszego odcinka a propos właśnie reinkarnacji duchów przodków. No dobrze, ale skąd właściwie ta wiara w duchy jest? Gdzie mogą tkwić źródła? I teraz to jest wykład na godzinę, a ja ci daję 2 minuty. Dwie. Dobra. Może pociągniemy do końca odcinka, też tak możemy zrobić. Nie, myślę, że spróbujemy krótko. No, oczywiście na ten temat pewnie napisano nie jedną, tylko już kilka bibliotek i w zasadzie każda jakaś większy nurt w religioznawstwie będzie sobie jakieś informacji czy odpowiedzi udzielał na te pytania. Ja mogę powiedzieć o tych perspektywach, które są mi bliskie, czyli będzie to religioznawstwo kognitywne albo religioznawstwo ewolucyjne, tak? Czyli właśnie taka perspektywa w religioznawstwie, która uwzględnia nasze umysły i nasze jakieś ewolucyjne uwarunkowania. Mhm. I rzeczywiście musimy sobie pamiętać o tym, że jeżeli coś jest uniwersalne w ogóle w wierzeniach religijnych, w ogóle, to będzie to wiara w nadprzyrodzone istoty, tak zwanych nadprzyrodzonych sprawców. No bo, nie wiem, życie pozagrobowe może wyglądać tak, a nie inaczej, kwestia nieba tak, a nie inaczej, bóstwo stwórcze jest albo go nie ma, ale w zasadzie wszystkie religie, wszystkie wierzenia akceptują to, że istnieją jakieś nadprzyrodzone istoty, nadprzyrodzeni sprawcy. Wynika to przede wszystkim z tego, że mamy zdolność naszą typową dla naszego umysłu personifikowania różnych rzeczy. Tak? To wynika z naszych ewolucyjnych uwarunkowań, byśmy się musieli tutaj bardzo wgłębiać, ale jest tak, że my doszukujemy się sprawczości nawet tam, gdzie jej nie ma. Dlatego, że jest to ewolucyjnie bezpieczniejsze. No wyobraźmy sobie to, że siedzimy sobie przy ognisku te kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy lat temu i słyszymy sobie jakieś szmery, tak, za nami. No to możemy albo założyć, że jest to wiatr i tyle, albo możemy założyć, że coś tam jest, jest to coś żywego, coś, co działa w jakiś sposób i może być sprawcą czegoś, tak? Może w jakiś sposób działać. Albo T-Rex się skrada, żeby nas zeżreć. No więc właśnie to jest to, co nam się bardziej opłaca, tak? Czy bardziej nam się opłaca stwierdzić, a nie, to wiatr wieje,
i w tym czasie dostajemy tam zębami od jakiegoś tygrysa szablozębnego i ci, którzy jakby ci, którzy odpowiedzieli sobie na to pytanie w ten sposób, że jest to szum wiatru, raczej nie byli naszymi przodkami, tak? Nie mieli okazji nimi zostać. Natomiast ci, którzy stwierdzili, że to może właśnie tygrys szablozębny, to nawet jak poszli i sprawdzili i się okazało, że to jednak tylko wiatr, to okej, tak? Dlatego nasz system, właśnie to się nawet tam nazywa system wykrywania sprawczości, Agency Detection Device, nie? Czyli system wykrywania sprawczości, że on jest nadwrażliwy, bo on musiał być nadwrażliwy, bo jak idziemy i jest ciemno i coś długiego, podłużnego mamy pod nogą, to lepiej stwierdzić, że to jest wąż, zatrzymać się, cofnąć się, spojrzeć i jeżeli się okaże, że to jest patyk, to spoko. Natomiast jeżeli się okaże, że sobie na to nadepniemy, bo to tylko patyk, a to nie był patyk, to mamy problem. Dlatego my widzimy tę sprawczość. A ponieważ ta sprawczość jest dla nas charakterystyczna dla osób posiadających umysł, to my te przypisujemy tej sprawczości umysły. Tak? To znaczy sprawczość nie będzie rodziła się znikąd. Dlatego my personifikujemy różne istoty. Personifikujemy inne istoty, takie jak zwierzęta, ale też personifikujemy zjawiska, żeby dać im sprawczość. Tak? Rzutujemy na istoty nadprzyrodzone w zasadzie zawsze jedną podstawową rzecz, czyli umysł. Istota nadprzyrodzona może mieć najróżniejsze formy, najróżniejsze cechy, w najróżniejszy sposób funkcjonować albo oddziaływać na naszą rzeczywistość, ale żeby być nadprzyrodzonym sprawcą, ona musi mieć umysł, musi mieć wolę, musi mieć takie dyspozycje psychiczne, takie zdolności psychiczne, umysłowe, jakie mamy my. Nie? Dlatego my widzimy tych nadprzyrodzonych sprawców w różnych miejscach, a jak już sobie ich wytworzymy tak intuicyjnie, żeby się ochronić i zadziałało, tak? Albo nawet zadziałało średnio, to lepiej znowu zaryzykować i założyć, że to jest jakaś nadprzyrodzona istota, jakaś sprawczość, niż tego nie zrobić. Dlatego potem takie koncepcje są przekazywane kulturowo. Tak? Są przekazywane kulturowo, nawet jeżeli one powstały gdzieś tam w umyśle jednej osoby, bo zawsze takie wierzenie musiało gdzieś u kogoś się pojawić najpierw. Także tak to działa. A potem, skoro te osoby mają umysły, takie jak my, to wplątujemy je w nasze społeczeństwo, w naszą moralność, w to, że oni reagują, to, że mają takie oczekiwania jak my, że musimy im, nie wiem, spłacić dług za to, że są naszymi przodkami, albo ich nakarmić, tak? Więc przypisujemy im inne nasze cechy, które no potem obudowują takie istoty i są już przekazywane jako jakieś takie koncepty, tak, jako jakieś takie całości koncepcyjne. Angela słusznie zauważa, że ci, co poszli, sprawdzili i to był tygrys szablozemny, to też nie byli naszymi przodkami. Zapewne. Ale Anatol słusznie zauważa, że możemy upatrywać naszych przodków tych, co zwiali na drzewo i czekali do świtu. Dokładnie. I to chyba jest sens. Natomiast Jan Mylak pisze, ja też wierzę, ale nie w bajki, każdy w coś wierzy, bo wiara czyni cuda. Ja myślę, że to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy, bo co jak co, ale cudów to my teraz naprawdę potrzebujemy. I mówię, i na wielu frontach. Globalnie, lokalnie, 17,9, myślę, że wszyscy wiedzą, o co chodzi. Za nami, za naszą granicą wiadomo kto, miłościwie nam niepanujący Władimir Putin, pandemia i co jeszcze? Coś pominęłam? Aha, w sumie ten T-Rex wydaje się całkiem spoko opcją. Czyli liczymy na cuda. Bardzo dziękuję. Krzysztof Gutowski, indolog i religioznawca, był moim gościem. Dawajcie znać, czy chcecie za 4 tygodnie Andrzejki z Krzyśkiem, zrobić sobie tutaj Andrzejki z Krzyśkiem i porozmawiać troszkę właśnie o wróżeniu, astrologii i w Herbawedzie. Tam się dzieje. Dziewczyny zwłaszcza chciałyby tam naprawdę jak kochanki męża się pozbyć. Są sposoby podane. No, także dawajcie znać w komentarzach. Bardzo. Pisze
pisze tutaj Tomasz Szyndralewicz. Dobrze, bardzo dziękuję Krzysiu i do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia, do usłyszenia. A my teraz robimy krótką przerwę, wracamy po chwili muzyki i to bardzo, bardzo okrojonej drugiej części programu. Zapraszam. Spada gorączka emocji, siedmiodniowe objawy ustępują, czynności życiowe stabilizują się. Wtedy ze spokojem, bez pośpiechu, bez nadęcia można na chłodno podsumować ostatni tydzień. Marcin Celiński, choć bez kitla, wraz z gośćmi postawi diagnozy, skonsultuje się z widzkami i widzami, a czasem wypisze receptę na przetrawienie kolejnego tygodnia. Rozmowy Celińskiego w niedzielę od 19:00. No i wracamy, już tylko ja i moja czarownica Hedwiga, wracamy. Widzę, że jest tutaj pozytywne wyrażenie. Tak, wiem, że nie wszyscy lubicie religijne bzdury, jak to tutaj ktoś napisał, ale to też są ważne, często bardzo ważne elementy kultur, o których rozmawiamy, więc no będziemy o tym mówić, zwłaszcza, że no druga część lubi. Aniani Drew, utwór bardzo na czasie, świetnie, Maciek dobrał muzykę dzisiaj perfekcyjnie. Jest tak spooky i creepy, jak tylko być powinno. Słuchajcie, no miałam mówić długo, zostało mi 24 minuty, więc muszę się streszczać. Wczoraj była 38. rocznica śmierci
żelaznej damy Indii, czyli Indiry Gandhi, i chciałabym kilka słów chociaż o niej powiedzieć, bo to postać no, tyleż kontrowersyjna, co jednak ważna i, no i wybitna w pewnym sensie. Jawaharlal Nehru, bardzo ważna postać dla historii indyjskiej, działacz niepodległościowy, to między innymi jemu Indie zawdzięczają niepodległość, nie odzyskanie niepodległości, ale uzyskanie niepodległości. Indie w takim kształcie, jak obecnie, nie istniały przed 1947 rokiem, dlatego nie mówimy o odzyskaniu niepodległości od Brytyjczyków, ale o uzyskaniu niepodległości. Powstał zupełnie nowy twór państwowy. I tenże Jawaharlal Nehru miał jedną tylko córkę, była nią właśnie Indira. Dzieciństwo miała trudne, bo często chorowała, często właściwie była wychowywana przez mamę, bo ojca najczęściej nie było w domu. On, no niestety najczęściej z powodu tego, że był więziony, tak, przebywał w kolejnym więzieniu za swoją działalność właśnie niepodległościową. Mimo to, no, jak na dziewczynę z takiego domu bogatego, inteligenckiego, powiedzmy, ona odebrała bardzo staranne wykształcenie. Najpierw była to indyjski Uniwersytet Vishwabharati, założony przez Rabindranatha Tagora, wspomnianego już, jedynego indyjskiego noblisty w dziedzinie literatury. Potem skończyła także studia na Oksfordzie. Jeszcze za czasów kolonialnych, jeszcze za czasów panowania brytyjskiego wstąpiła do partii, w której także był jej ojciec, czyli do Indyjskiego Kongresu Narodowego. Ta partia istnieje do dzisiaj. Przewaliła ostatnie wybory. Dzięki niej, chciałam powiedzieć, mam PiS, ale Indie mają odpowiednik naszego PiS-u, czyli BJP, partię ludową z Narendrą Modim na czele. I w latach 60. Indira już była dosyć ważną postacią na scenie politycznej Indii. Ostatecznie no, trzykrotnie została premierką. To jest wyczyn, którego do tej pory żadna kobieta w Indiach nie pobiła. Jeśli ona objęła władzę po raz pierwszy w 1966 roku, bo została premierką. Mówię o władzę, bo prezydent w Indiach ma władzę bardzo nominalną, to raczej funkcja taka honorowa, honorycyjna, natomiast no, premier ma prawdziwą władzę. I ona objęła władzę w trudnym momencie, ale może słusznie mi przypomina Maciek, że żebyśmy pokazali, jak Indira Gandhi wyglądała. Zdjęcie no, z czasów, nie pamiętam ile wtedy dokładnie miała lat, z którego roku pochodzi to zdjęcie, no ale to jeszcze pewnie jakoś tak z lat 80. Indira Gandhi objęła władzę w bardzo trudnym momencie, a między innymi zapaści gospodarczej, więc większa część jej rządów skupiała się na ratowaniu gospodarki, nie zawsze skutecznymi, znaczy nie zawsze metodami, które były no, akceptowane powszechnie. Druga kwestia to scena międzynarodowa. Wtedy Indira Gandhi udzieliła poparcia Bangladeszowi. O Bangladeszu powiemy więcej w lutym, to będzie bardzo ważny miesiąc dla historii Bangladeszu. Więc Indira Gandhi
Plan Ben Kruczek pyta, czy będziemy drugimi Indiami. Mam nadzieję, że nie, ale podobieństw jest bardzo, jest niestety bardzo dużo między rządem BJP a rządem Prawa i Sprawiedliwości. Więc Indira Gandhi udzieliła poparcia Bangladeszowi. Wtedy Bangladesz i Pakistan się rozdzieliły. Pakistan wschodni i Pakistan zachodni się podzieliły. Powstał Pakistan i Bangladesz. Indira Gandhi przeciwko Pakistanowi poparła Bangladesz, mimo że to państwo muzułmańskie. Relacje między tymi dwoma krajami układały się bardzo różnie, ale no, mimo wszystko łączył ich wspólny wróg, jakim jest Pakistan. Pakistan otrzymał poparcie w wojnie 1965 roku, otrzymał poparcie amerykańskie, w związku z czym to sprawiło, że Indira Gandhi zwróciła się bliżej, bardziej do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i ten niestety te relacje zostały Indiom do dzisiaj i to jest jedna z przyczyn, dla których Indie wciąż raczej opowiadają się no, po stronie Rosji, i mówię oczywiście o kwestii Ukrainy. No i to, co ważne, to też poparcie Indiry Gandhi dla Palestyńczyków. Indira nie uznawała czegoś takiego w ogóle, takiej samej idei państwa Izrael. O Izraelu będzie prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, bardzo mi na tym zależy, a bardzo bym chciała. Tak przypominam tylko na marginesie, że dzisiaj wybory, piąte od 2019 roku, Izrael trwa w permanentnym kryzysie politycznym. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to Indira Gandhi, Paweł Kuczyński, Indie, Bangladesz, Pakistan to dawne brytyjskie Indie, perła w koronie, no w koronie brytyjskiej. No ja mam na kolonializm bardzo negatywne spojrzenie. I owszem, może i przyniosły Indiom troszkę pożytku, albo Wielka Brytania, znaczy Anglia nie zostawiała, korona nie zostawiała takiej spalonej ziemi, jak robiła to na przykład Francja w Algierii, ale no mimo wszystko w tej koronie ta perła nigdy nie powinna się znaleźć. No, to jest moje zdanie. Wracając do Indiry Gandhi. Indira Gandhi stawiała bardzo mocno na równouprawnienie kobiet, wyrównanie szans kobiet, między innymi na rynku pracy, na wyrównanie szans, jeśli chodzi o kwestie kastowo-warnowe. Także można tutaj powiedzieć, że tutaj pokazywała taką lewicową twarz. No ona zresztą wprowadziła, no, jej rządy oparte były na socjalizmie. Indie były socjalistyczne. Ben Kruczek, kompania wschodnioindyjska doiła Indie bezlitośnie. No tak, oczywiście, że tak. No że też o tym zrobimy kiedyś, właśnie odcinek o kolonializmie brytyjskim w Azji. To bardzo ciekawy temat. Dzięki Ben, to jest dobre. No i teraz... Ale też Indira Gandhi przeszła do historii jako ta, która wprowadziła the emergency, czyli stan wyjątkowy. I to jest właśnie przez z tym the angielskim, które podkreśla, że to chodzi o ten właśnie stan wyjątkowy. I to jest czarna, naprawdę czarny odcinek historii Indii. Ona zresztą została potem uznana, Indira została uznana przez Sąd Najwyższy jako winną wielu, wielu nadużyć. Zakwestionowała wyrok, ale no, sytuacja nie była wobec niej przychylna, Indusi nie byli jej przychylni. Sam kongres, znaczna część członków jej własnej partii stała przeciwko niej. No i ona właśnie uznała, że wtedy to jest dobry moment na wprowadzenie stanu wyjątkowego. No nie wiem, co ją podkusiło, ale uznała, że to będzie dobre. Taki stan był wprowadzony wcześniej tylko dwa razy i to w czasie działań wojennych, więc sami widzicie, jaki był dramat sytuacji. No i
to jest, dlaczego to jest czarny moment? Bo w tym czasie więziła swoich przeciwników, no po prostu zamykała ich w więzieniach. To był czas łamania praw człowieka, łamania wolności słowa, wolności do zgromadzenia się, wolności słowa. No naprawdę czarny okres. Cenzura mediów oczywiście. Także no i ta słynna sprawa sterylizacji, przymusowej sterylizacji. Tutaj Sanjay Gandhi, czyli syn Indiry, zapisał się bardzo, bardzo negatywnie w historii, no ale to może to też o tym powiemy. Na pewno Krzysiek będzie pisał o tym artykuł na Kulturazję, więc w razie czego możecie o tym poczytać. No i Indira w końcu straciła władzę, ale między innymi właśnie przez trwający 2 lata stan wyjątkowy, no ale potem do tej władzy wróciła. I tam wtedy pojawił się kolejny problem, a mianowicie stan Pendżab. Tym problemem był stan Pendżab, gdzie trwało zamieszanie w łonie właśnie samych wyznawców sikhizmu. I nie mam, kurczę, czasu, żeby wam opowiedzieć o tym już, więc odsyłam na kulturazja.com, tam jest cały artykuł. W każdym razie wmieszanie się Indiry Gandhi w sprawy wewnętrzne Pendżabu, ona poparła jednego z sikhijskich radykałów, no doprowadziło do, w dużym skrócie doprowadziło do jej śmierci. Ona została zamordowana przez swoich sikhijskich ochroniarzy. Chodziło o to po prostu, że między tymi grupami sikhijskimi doszło do rozlewu krwi, przepraszam, i właśnie odpowiedzialność za nie w dużej mierze ponosiła ta frakcja, którą poparła Indira Gandhi. I przywódca tej frakcji, Boże, jakby to powiedzieć, zabarykodował się, a można powiedzieć, szukał schronienia razem z kilkuset innymi osobami, swoimi zwolennikami w świątyni w Amritsarze. To jest najświętsze miejsce sikhizmu. No i co zrobiła Indira, ponieważ on się wtedy już się odciął od kongresu, odciął się od Indiry Gandhi. I co ona zrobiła? No, zaatakowała świątynię, co było złamaniem najświętszego tabu, tak? Zaatakowanie miejsca kultu, i to takiego, tak wyjątkowego, najważniejszej świątyni dla Sikhów, sprawiło, że po prostu została znienawidzona przez tę część mieszkańców Indii. No i to było gwoździem do jej trumny, tutaj tym razem w sensie dosłownym, bo została, tak jak powiedziałam, zamordowana przez swoich sikhijskich ochroniarzy. To doprowadziło do dramatycznej sytuacji w wielu miastach Indii. Polała się krew na ulicach, chociażby Delhi. Po prostu Sikhowie byli atakowani przez i zarówno indywidualnych ludzi, jak i po prostu jakieś bojówki. Bardzo często niestety policja nie tylko nie broniła Sikhów, ale też wręcz uczestniczyła w ich rzezi, można tak to powiedzieć. Były niszczone sklepy, mieszkania, samochody, na przykład taksówki. Sikhowie byli często taksówkarzami, kierowcami. Ich samochody były niszczone, byli napadani we własnych
we własnych domach. Także operacja Niebieska Gwiazda, czyli ta napaść na świątynię, doprowadziła do gigantycznych zamieszek i gigantycznego rozlewu krwi, który do dzisiaj jest, można powiedzieć, taką zadrą w relacjach sikhijsko-hinduskich. I do tych wydarzeń odnosi się film, który 2 tygodnie temu wszedł do streamingu Netflixa. Gdybyś mógł, Maciek, pokazać właśnie plakat. To jest plakat. Film nosi tytuł Jogi. Jogi to imię jednego z bohaterów. Jest on sikhem, mieszkającym w Delhi wraz z rodziną. I film opowiada historię, zamyka historię w 3 dniach, kiedy właśnie na ulicach Delhi dochodzi do rozlewu krwi, gdzie Hindusi napadają i wyrzynają Sikhów. Temat znakomity, słabo wykorzystany do tej pory przez kino indyjskie, więc tym bardziej wart pokazania. No niestety trafił na kiepskiego reżysera. Ja akurat nie przepadam po prostu za tym twórcą. W każdym razie ta historia doskonale rokowała i pierwsze 20 minut i ja powiedziałam, Boże, trafiłam na potencjalnie arcydzieło. I faktycznie w prasie indyjskiej takie słowa się pojawiają. Ja czytałam recenzję i mówię, Boże, no nie, obok arcydzieła ten film nawet nie stał. Pierwsze 20 minut mają bardzo dobrą dynamikę, zaczyna się jako Hitchcocka, trzęsienie ziemi, więc liczyłam na to, że potem będzie już tylko lepiej. Niestety, to miała być historia właśnie niesnasek międzyreligijnych, ale także przyjaźni ponad podziałami, bo Jogiemu w wywiezieniu Sikhów z Delhi pomaga policjant Hindus, jego przyjaciel z dzieciństwa i ze czasów studenckich. I to mogła być piękna historia. Ja widzę ją w wykonaniu kilku reżyserów indyjskich, nie tylko z nurtu artystycznego, no ale nie. Niestety, w pewnym momencie ta historia zaczyna się osuwać w szybkim tempie w typowo bollywoodzki banał, w typowo bollywoodzki taką ckliwość, no to się po prostu bardzo słabo ogląda. Narracja siada, nie ma napięcia tak naprawdę, chociaż rany. Ciężarówka pełna Sikhów, ukrytych Sikhów, jedzie przez cały stan, aż do Pendżabu, unikając policji, unikając bojówek. No, to aż teoretycznie mówię, Boże, napięcie tylko rośnie. No nie, niestety nie. Wszystko reżyser i scenarzyści zatopili w okropnej ckliwości i fabularnym kiczu. Pojawia się historia miłosna, która ma tłumaczyć pewne rzeczy, tutaj nie chcę spoilerować, która jest totalnie skrótowa, potraktowana dosłownie, zamknięta w 2 czy 3 minutach, spłaszczona niemiłosiernie. Gdyby lepiej zostały rozpisane, Tomasz Szyndralewicz, patos znany z naszych produkcji z cyklu Walki i Męczeństwa, dokładnie to, dobrze powiedziane, to jest ten sam patos i ckliwość. Więc połączenie dramatyczne. Jeszcze na dodatek są fatalnie rozpisane postacie, bardzo papierowe. A szkoda, bo 3 bohaterów, czyli ten policjant przyjaciel i policjant antagonista, no mogliby, to ta trójka mogła naprawdę dać świetny popis. I oni robią, ci aktorzy robią, dają, starają się jak mogą, no ale poza ramy scenariusza niestety nie są w stanie wyjść.
Tak samo polityk, który inspiruje policję delijską do mordowania Sikhów. Też niewykorzystana postać. Jest taki napompowany balon zła, momentami aż karykaturalny, a tymczasem było kilka scen, na przykład z wnuczką, które dobrze rozegrane no, mogłyby pokazać tę postać w takim bardziej wielowymiarowym podejściu. A tymczasem niestety wszystko jest płaskie, płaskie, płaskie i utopione w tkliwości. Nie polecam, słuchajcie. Zawsze myślę, że może warto z względów kulturowych, wartości właśnie kulturowych, historycznych, ale chyba nie. Mimo, że tak jak powiedziałam, no, prasa indyjska w większości mówi temu filmowi tak. Ja mówię nie. Myślę, że są ciekawsze filmy i seriale na Netflixie indyjskie, którym warto poświęcić te ponad dwie godziny. Przepraszam, że w takim dużym skrócie i o Indirze i o tym filmie opowiedziałam. Zagadaliśmy się z Krzyśkiem, ale myślę, że też temat bardzo, bardzo ciekawy. Także dobrnęliśmy do końca tego halloweenowego odcinka. Ja już Wam teraz bardzo dziękuję. W przyszłym tygodniu, tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że uda się umówić gościa specjalistę od Izraela i zobaczymy, jak skomentujemy wybory w Izraelu, bo tam się też bardzo ciekawie dzieje. A na razie Angela, było fantastycznie, bardzo, bardzo dziękuję. Paweł Kuczyński tutaj pisze, a co powiesz o państwach BRICOM? Pewnie masz na myśli BRICS. No to też jest dłuższy temat. A mamy tutaj dosłownie już minutkę. Także dzisiaj Wam bardzo, bardzo dziękuję za uwagę w imieniu swoim i w imieniu Maćka, który realizował nasz program. O, Maciek żegna. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Ja i stwór Maciek, no po prostu to jest noc duchów i dzień. Bardzo dziękujemy za uwagę i do zobaczenia, mam nadzieję, do zobaczenia za tydzień w Azja Incognita.
Reset Obywatelski.